Wiara wasza bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 1, werset 3. Te dwie rzeczy są nierozłączne. Gdzie jest wiara, tam jest i miłość. Kto pozostaje w łasce, ten wzrasta w wierze i w miłości. Na początku jest się zazwyczaj jeszcze związanym z zakonem i trzyma się w ręku laskę. Bóg tak nie robi. Kto poznaje miłość Boga? Czy ci poznają Jego miłość, którzy za wszelką cenę chcą udowodnić, że są dziećmi Bożymi? Tak nie poznaje się miłości. Ja poznałem miłość wtedy, gdy zrozumiałem, że nie żyłem tak, jak powinienem był. Przyszła mi wtedy taka myśl. Nie masz już więcej łaski, bowiem zuchwale grzeszyłeś. Teraz nie możesz już na nic więcej liczyć, jak tylko na straszliwe oczekiwanie Bożego gniewu i sądu. Jak często wpadałem w taki stan, gdy nie opierałem swojej nadziei na łasce, ale na własnym postępowaniu. Jest się wtedy powalonym na ziemię. Wielu ludzi zginęło z tego powodu. Szczęśliwy ten, kto odważa się ufać mimo wszystko łasce, która przychodzi i otrzymuje świadectwo. Jest jeszcze łaska dla ciebie. Wtedy poznaje się miłość i miłosierdzie Boże. Zdawało mi się nieraz, że Bóg ma dla mnie pewną określoną miarę łaski i że właśnie ją do cna zużyłem. Potem jednak zaczynałem zastanawiać się, a gdyby tak jednak było jeszcze trochę łaski dla mnie, chcę w to raz jeszcze uwierzyć. I przeczytałem. Wielka ponad niebiosa jest łaska Twoja i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Psalm 108, werset 5. Wyszedłem więc przed dom, aby zobaczyć, czy jest jeszcze niebo nade mną. Było. A więc powiedziałem sobie, jestem nadal objęty dobrocią Boga. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że Jego miłosierdzia nie można ani wyczerpać, ani pomnożyć. Myślałem, że zużyłem już całe.